Jeśli auta podobają Ci się, tym bardziej, im bardziej oryginalnie są narysowane, to na widok tego auta chyba wyskoczysz z butów. Przed Państwem nowa Kia Niro. Choć patrząc na odmiany napędowe nowego Niro, można odnieść wrażenie, że to jest dokładnie to samo, co poznaliśmy w jego pierwszej generacji, to w praktyce Kia twierdzi, że napędy zostały trochę zmodyfikowane. Przykładowo w spalinowcach mamy inną skrzynię DCT, a w elektrykach mamy inne akumulatory oraz wnikliwe oko może zauważyć, że mamy też nieco inne parametry silnika elektrycznego. I niektórych pewnie może nieco wystraszyć zmiana w momencie obrotowym, który spadł z niemal 400 Nm do znacznie mniejszej wartości 255 Nm. Różnica jest spora, ale w rzeczywistości raczej nie daje większych powodów do narzekań. Kii bardziej chodziło o to, aby przy zachowaniu trudnych parametrów, czytaj napęd wyłącznie naprzód oraz silnik elektryczny, który od razu wrzuca do boju wszystkie dostępne Nm, poprawić trakcję samochodu. Silnik elektryczny ma być teraz nieco mniej narowisty i mniej brutalny dla opon, ale jednak równie skuteczny, jeśli chodzi o dynamikę podróży. I cel ten chyba udało się zrealizować, bo z jednej strony samochód nie chce co chwilę piszczeć oponami, ale z drugiej, na przykład przyspieszenie od 0 do setki pozostało na identycznym poziomie jak w poprzedniku. I teraz pomiar 0-100, 3, 2, 1... Zmianom uległy też obroty, na które przypadają maksymalna moc i moment obrotowy. I przez to wszystko osoby przysiadające się do nowego Niro z poprzednika mogą ten napęd odebrać jako bardziej wygładzony w działaniu. I taką plakietkę z napisem wygładzony możemy przyczepić do wielu elementów nowego Niro. Świetnym przykładem może być tutaj zawieszenie, które zostało idealnie zestrojone pod miejskie nierówności. Zarówno głęboko zapadnięte studzienki, jak i wystające nierówności, jak na przykład śpiący policjant, zawsze wygładzane są bardzo ładnie i, co niezwykle istotne, również cicho. Pewnie pomagają tu trochę koła naszego egzemplarza, bo elektryczna odmiana zawsze ma felgi 17-calowe z oponą 215x55. Pewnie pomaga trochę też nieprzesadzona masa własna, która wynosi tutaj 1682 kg, kiedy to dla porównania testowane niedawno EV6 masą przebijało 1900 kg. Krótko mówiąc, warunki dla inżynierów były nieco łatwiejsze, ale na szczęście potencjał został skutecznie wykorzystany i zawieszenie w mieście spisuje się znakomicie. Kolejny element warty docenienia w aglomeracjach to niewielka średnica zawracania, która w połączeniu z ponownie wygładzonym układem kierowniczym ułatwia przyciskanie się na ciasnych parkingach. I zaraz ktoś może zarzucić, że jednocześnie układ kierowniczy okazuje się być nieco mdły, a zawieszenie zdecydowanie nie zachęca nas do jakiegokolwiek szarżowania po zakrętach, ale umówmy się szczerze, że tym samochodem nikt nie będzie chciał szaleć. To z założenia miało być komfortowe wozidło i właśnie takim autem jest. A jak się zachowuje na autostradzie? Nieźle, choć wydaje mi się, że EV6 była nieco mniej wrażliwa na podmuchy boczne. Kolejne elementy, które rzucają mi się w uszy na minus względem EV6, to nieco gorsze wyciszenie od strony podwozia, bo szczególnie jeżdżąc po takim bardziej chropowatym asfalcie, słyszymy go troszkę bardziej niż w EV6. I fakt, o którym wspominałem wcześniej, czyli odczuwalnie bardziej komfortowe zawieszenie. Ten samochód ma tendencję do wpadania w takie delikatne kołysanie na poprzecznych nierównościach, a w EV6 tego nie zauważyłem. W dłuższych podróżach autostradami będą też smucić odczuwalnie gorsze możliwości ładowania prądem stałym, stąd jeśli planujesz głównie w taki sposób użytkować swoje auto, to dopłata do większego brata może okazać się dobrym pomysłem. Cieszy mnie natomiast, że większych uwag nie można kierować w stronę elastyczności silnika, która nawet przy wyższych prędkościach okazuje się być w zupełności wystarczająca. 80, 120, 3, 2, 1... To 140, 3, 2, 1. Mamy to. No i najważniejszy temat w elektryku to oczywiście zużycie energii i zasięg na jednym ładowaniu. Pierwsza generacja Niro była chwalona przez wielu użytkowników za bardzo oszczędne obchodzenie się z prądem i druga generacja raczej tej opinii nie zepsuje. Sam, robiąc bardzo spokojną objazdówkę po okolicach Katowic, byłem w stanie zejść nawet do 12,2 kWh na 100 km. Jasne, że wymaga to naprawdę sporo samozaparcia, ale wieloma autami robiłem już takie objazdówki i nie przypominam sobie, żebym w którymkolwiek samochodzie zobaczył aż tak niski wynik. Gdybym więc utrzymywał ten nadwyraz spokojny styl jazdy, to byłbym w stanie przebić nawet 520 km, choć domyślam się, że jeżdżąc tym autem na co dzień najpewniej nie chciałbym jeździć aż tak spokojnie.
Może nawet nie byłbym w stanie, bo żeby mieć taki wynik, to naprawdę troszkę trzeba się postarać. Z drugiej strony, jeżdżąc po prostu normalnie, wyniki wcale nie wystrzeliwują do jakichś astronomicznych wartości. W cyklu mieszanym bez najmniejszych problemów będziecie utrzymywali się znacząco poniżej 17 kWh na 100 km, co oznacza zasięg na poziomie minimum 380 km. W mieście i nienerwowej trasie pozamiejskiej spokojnie będziecie utrzymywali się nawet poniżej 15 kWh na setkę, co oznacza balansowanie w okolicach 430 km zasięgu. A teraz, będąc w połowie trasy do Szczyrku, przejechałem 54 km i mam średnie zużycie, uwaga, 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 12,4 kWh na 100 km. No szał ciał po prostu. Robi wrażenie. Szczerze przyznam, że Niro zaskakująco dobrze potrafi się odwdzięczyć za przewidywalną, spokojną jazdę. I zaczynamy naszą trasę pomiarową z Katowic do Szczyrku. Wyzerowałem wskazania komputera pokładowego. Widzimy, że mamy 408 km szacowanego zasięgu. No i zobaczymy, ile przejedziemy w praktyce, ile go ubędzie, gdy dojedziemy na miejsce. I na koniec drogi z Katowic do Szczyrku. Średnie zużycie to 13,7 kWh na 100 km. Przejechaliśmy 86,3 km, a szacowany zasięg, jaki nam pozostał, spadł do 318 km. W Szczyrku przywitał nas taki kotek. I zaczynamy drogę powrotną ze Szczyrku do Katowic. Na początku szacowany przebieg to 325 km, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, gdy dojedziemy do celu. I właśnie dojechaliśmy do Katowic. Po 66 km średnie zużycie to równe 12 kWh na 100 km, więc według mnie jest naprawdę wybitnie dobrze. A szacowany zasięg, jaki nam pozostał na prądzie, spadł do 265 km. Jedyne miejsce, które jak to w każdym elektryku wypada kiepsko, to oczywiście autostrada, na której zasięg topnieje w zatrważającym tempie. Świetnie to widać, kiedy zestawimy obok siebie zużycie energii na tempomacie przy 90 oraz 140 km na godzinę. Pomiar zużycia energii przy 90 km na godzinę z górki. Na początku pomiaru średnie zużycie to 13,6 kWh na 100 km. I na koniec testu średnie zużycie to 9,5 kWh na 100 km. Szczerze tutaj przyznam, jestem pod gigantycznym wrażeniem. I teraz pomiar zużycia energii przy 90 km na godzinę pod górkę. Na początku testu średnie zużycie to 9,9 litra na 100 km. I na koniec pomiaru średnie zużycie to 13,7 kWh na 100 km. Pomiar energii przy 140 z górki. Na początku testu średnie zużycie to 10,8 kWh na 100 km. I na koniec testu średnie zużycie to 21,7 kWh na 100 km. I to samo pod górkę. Na początku testu średnie zużycie to 24 kWh na 100 km. I na koniec testu średnie zużycie to 24,5 kWh na 100 km. Teraz niestety musiałem zacząć ostro hamować, bo oczywiście jak to na polskich drogach, ktoś mi musiał wyskoczyć przed koła, ale na szczęście wynik udało się zapisać. 24,5 kWh na 100 km. No i tutaj mamy zużycie energii z mojej porannej trasy do pracy. Wiadomo, że ten rodzaj przejażdżki jest z założenia nieco bardziej dynamiczny. Droga ta w większej części składa się z trasy pozamiejskiej, w nieco mniejszej z jazdy po mieście. I średnie zużycie energii po 15 km wyszło mi na 14,6 kWh na 100 km. Dobra, chyba powoli będziemy kończyli test zasięgu elektrycznego w tym samochodzie. Z tego względu, że zostało nam 10% baterii i 37 km szacowanego zasięgu. Stąd, no, niewiele. I teraz możecie obstawić, ile przejechaliśmy na jednym akumulatorze. Proszę o jakieś werble. 419,4 km. Średnie zużycie energii z całego dystansu to 13,7 kWh na 100 km, a gdybyśmy do tych 419 km dodali 37 szacowanego zasięgu, jakie nam pozostały, to otrzymalibyśmy wynik 456 km, a więc niemal dokładnie tyle samo, ile obiecuje producent. Tak więc, no, co tu dużo mówić, Kia naprawdę należy pochwalić. Droga Kio, czapki z głów, odwaliliście kawał dobrej roboty. Podobnie jak w przypadku EV6, tak i tutaj należy pochwalić możliwości rekuperacji. Za kierownicą znajdziemy łopatki, którymi przeklikujemy się przez trzy poziomy rekuperacji, albo gdy klikniemy lewą łopatkę czwarty raz, to przechodzimy do funkcji iPedal. Dzięki niej możemy prowadzić auto używając wyłącznie pedału gazu, bo gdy go odejmiemy, to auto odzyskuje energię na najwyższym możliwym poziomie i naprawdę mocno wytraca prędkość pojazdu. Gdy się do tego przyzwyczajicie, to bez przesady hamulca będziecie używali wyłącznie w sytuacjach awaryjnych, kiedy coś albo ktoś wyskoczy Wam pod maskę.
Pochwalić należy też seryjne wyposażenie elektrycznej wersji Niro. Bez dopłaty od najniższej wersji otrzymujemy aktywny tempomat, LED-owe światło mijania wraz z przełączaniem automatycznym na światła drogowe, system bezkluczykowy, kamerę cofania czy kilku asystentów bezpieczeństwa. Smucimy natomiast, że inaczej niż było do tej pory, asystent martwej strefy po włączeniu kierunkowskazów nie wyświetla obrazu z martwej strefy z kamery, która znajduje się pod lusterkiem. Podsumowując, nowe Niro to naprawdę udany samochód elektryczny, który niezwykle skutecznie zachęca do pobijania rekordów zużycia energii. Jego naturalnym środowiskiem jest bez dwóch zdań miasto, bo choć w trasie również sprawdza się całkiem nieźle, to jednak trochę wzdychamy przez brak możliwości szybszego ładowania prądem stałym. Z drugiej strony 800-woltowa instalacja i szybsze ładowanie mogłyby wprowadzić wewnętrzny kanibalizm pomiędzy EV6 a nowym Niro, a jednak ten pojazd i tak ma dość mocnych stron, aby warto było zwrócić na niego uwagę. Witam Was w kolejnej próbie hamowania awaryjnego przed pieszym, tym razem z wykorzystaniem stojącej za mną kii Niro. Koreańczycy do tej pory wypadali bardzo dobrze, więc sprawdzimy, czy w przypadku najnowszego dziecka kii nic tutaj się nie popsuło. Czy dalej ten poziom będzie tak dobry, jak był do tej pory. No i kia Niro się zbliża. Ja również się zbliżam. Przecinam tor jazdy samochodu. I samochód zahamował. Wydaje mi się, że odległość była trochę mniejsza niż w przypadku EV6. No ale hamować hamuje, więc jeżeli działa, to czemu mam się czepiać, tak? Zrobimy to jeszcze raz tak pro forma z drugiej strony. Jedzie kija. I tak samo ja zbliżam się w pokorze i niskości swej. No i kurczę, no tu mamy chyba nawet lepszy poziom niż w EV6. Mój maluszek chce mnie potrącić. Tak to jest z tymi małżonkami. No więc w każdym razie było dobrze. No cóż tu mogę gwoli podsumowania powiedzieć? No działa, no żadne zaskoczenie. Działa zgodnie ze sztuką, działa tak jak powinno działać. Droga kijo, szapoba. No i zerknijmy na oświetlenie LED-owe, które jest tutaj oświetleniem bez samopoziomowania, co może nam sugerować, że no przede wszystkim wysokość wiązki nie będzie jakaś wybitnie imponująca i troszkę tak jest, bo światła są całkiem mocne, są też całkiem szerokie, ale no ta wysokość mogła być trochę wyższa, tak według mnie. One wydaje mi się, że świecą dość nisko, nawet na tym najniższym ustawieniu. No i światła drogowe, które świecą trochę zgodnie z oczekiwaniami, dość podobnie jak to ma miejsce w innych reflektorach bez samopoziomowania. Bardzo się cieszę, że automatyczne przełączanie świateł drogowych na mijania jest seryjne od najniższej wersji L, czy tam M. No i kamera cofania po zmroku, która niestety trzyma jako taki poziom, że tak to określę. Jak widzimy, mamy dość dużo ziarna i szumów. Wydaje mi się, że trochę winę ponosi tutaj fakt, że mamy dość liche oświetlenie, jeśli chodzi o te światłodazy wstecz. Mamy tylko jedną lampkę, która znajduje się po prawej stronie. No i no jak sami widzimy, zbyt wiele to ona niestety nie oświetla. Szkoda, bo wydaje mi się, że mocniejsze oświetlenie już znacząco poprawiłoby sytuację. No i zerknijmy na oświetlenie kabiny, na początku jej tylna część i jak widzimy, mamy osobną, co prawda standardową, a nie LED-ową żaróweczkę, która oświetla tutaj przestrzeń, ale jak widzimy jest ona mocna, więc tutaj jeżeli chodzi o oświetlenie kanapy i jej okolicy jest naprawdę całkiem sensownie. Ja aparat tego za dobrze nie pokazuję, ale no widzicie. Jest to na tyle mocne oświetlenie, że nawet gdyby mi coś spadło na podłogę, to nie musiałbym się posiłkować telefonem, latarką w telefonie, aby coś z tej podłogi podnieść. Tak więc tu mamy jedną żaróweczkę, z przodu mamy dwie osobne żaróweczki na lewą i prawą stronę. No i jak sobie zerkniemy od razu na przód, no to widzimy, że tutaj faktycznie tego światełka jest dużo. Trochę szkoda, że nie są to LEDy, no bo wiadomo, to by wyglądało nieco nowocześniej, ale i tak, jeżeli chodzi o tą ilość światła, uwag mieć nie można, jest naprawdę całkiem w porządku. Z lekkim niedosytem pozostawiamy natomiast oświetlenie ambient, bo zarówno jeżeli chodzi o tylne drzwi, jak i o przednie drzwi, no to tutaj żadnej listwy nie widzimy, żadnego nastrojowego oświetlenia nie ma. Jedyne co się tutaj nastrojowego dzieje, to tutaj przed pasażerem mamy takie trzy pazury, takie trzy linie, które mogą zmieniać kolory i kolory może też zmieniać joystick do obsługi kierunku jazdy, czy przód, czy tył. No i jeżeli chodzi o same kolorki, no to mamy kilka takich powiedzmy tematów, więc możemy sobie od razu przejść w jakiś taki kolor proponowany przez Kia, albo tak jak to było w innych modelach, klikamy wybór koloru, no i mamy tutaj bodaj 64 barwy, więc możemy zawsze wybrać coś pod własne widzimisię. Za oświetlenie bagażnika odpowiada tylko jedna lampka znajdująca się po prawej stronie. Co prawda jest dość mocna, ale szkoda, że jest tylko jedna, no bo jak widzicie, włożymy jeden większy plecak i lewa strona jest całkowicie niedoświetlona. No ale powiedzmy, że w tej klasie, przy tym rozmiarze samochodów, niestety to jest normą. W ostatnim czasie cenniki samochodów zmieniają się tak często, że nawet nie wiem, czy jest jakikolwiek sens, aby je omawiać w filmach. Niemniej na koniec sierpnia sprawa wygląda tak, że najtańsze Niro w samoładującej się hybrydzie to wydatek minimum 123 tysiące złotych.
Najtańszy plug-in to minimum 148 tysięcy zł, a najtańszy elektryk to minimum 192 tysiące zł, nie uwzględniając rządowej dopłaty. Warto jednak podkreślić, że odmiana w pełni elektryczna ma znacznie bogatsze seryjne wyposażenie. Testowana przez nas odmiana to środkowa wersja L, startująca od 213 tysięcy zł. Natomiast cena, jaką byśmy musieli dać za stojącą obok mnie demówkę z pompą ciepła, z pięknym lakierem oraz pakietem technologicznym, to 226 200 zł. Pytanie tylko, jak długo ten cennik będzie aktualny? No, czas pokaże. Podsumowując, Niro jest naprawdę godnym, mniejszym braciszkiem modelu EV6. Przejedzie troszkę mniej kilometrów, jest też troszkę mniejszy, ale z drugiej strony kosztuje też troszkę mniej pieniążków, przez co wydaje mi się, że to jest całkiem ciekawa propozycja w segmencie aut elektrycznych.